Cześć ziomeczki kochane, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl, sklep rockday.pl. Pokazuję wam dzisiaj piękną gitarkę firmy Washburn Win 14. W-U-I Win 14. W-I-N 14. Jest to taki Les Paul pomalowany lakierem przezroczystym, takim transparentnym. Widzicie, on jest taki brązowawy. No myślę, że tutaj w miarę wszystko wygląda fajnie, że to widzicie w kamerze dobrze. Czyli co tutaj mamy? Wejście na, prawda, gniazdo wejściowe, dwie głośności, każdy od przetwornika poszczególnego, ten jest od tego, ten jest od tego, dwie barwy, ta jest od tego przetwornika, ta jest od tego przetwornika. No mamy dwa humbuckery, mostek stały, przełącznik trójpozycyjny, gryf przykręcany jest czterema śrubami, układ kluczy 3 plus 3, tak to wygląda. Posłuchajmy, jak ona brzmi. Włączamy klina. Przetwornik przy mostku. Teraz zobaczymy oba przetworniki. Teraz przy gryfie. Teraz dam z powrotem przy mostku. Zobaczymy teraz, jak to będzie z tą barwą. Była barwa cały czas na maksa. Teraz ją przyciemnimy, dam na zero. Słyszycie? Dosyć duża zmiana jest w tej barwie. Zobaczmy teraz barwę z kolei przy mostku, tylko gryfowym. Dam na zero. Przetworniki oba. Dam na maksa. Wszystko jest na maksa. Także to był taki krótki poglądowy
filmik, jak ta gitarka brzmi. Według mnie całkiem naprawdę zacnie. Jak na Les Paula też jest całkiem fajną. Taki, to jest taki bardziej nowoczesny ten Les Paul, ponieważ nie jest też taki gruby. Cena jest niewysoka. Brzmienie też naprawdę jak na taką cenę jest bardzo fajne. Wykonanie też jest naprawdę, naprawdę fajne. Nie ma tutaj jakiegoś takiego mankamentu, który by można było powiedzieć, no, że tam dyskwalifikuje pod jakimś względem gitarę. Więc myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany taką gitarą, powiedzmy między 500 a 600 zł powiedzmy, to ta jest naprawdę bardzo fajna. Polecam wszystkim naprawdę chętnym, którzy lubią kształt Les Paul. Popatki!